Na kolejnej konferencji prasowej, która jest poświęcona szeroko rozumianej gospodarce łowieckiej. Wiecie Państwo, że zresztą to nie jest tajemnicą, że od kilku lat walczę z wielkimi nieprawidłowościami, patologią panującą w Polskim Związku Łowieckim, w tej właśnie gospodarce łowieckiej, szeroko rozumianej gospodarce łowieckiej. Kilka lat temu, a właśnie 3 lata temu, kiedy nastąpiło takie pierwsze uderzenie z naszej strony, głównie w zarząd Polskiego Związku Łowieckiego, nikt nie marzył w najbardziej, jedni czarno-białych snach, drudzy kolorowych snach, że ten mur komunistyczny uda się rozbić. Dzisiaj, Szanowni Państwo, jesteśmy po spotkaniu, gdzie pierwszy raz w historii udało nam się 2 ministrów środowiska i rolnictwa zgromadzić na jednym spotkaniu z rolnikami i z myśliwymi. Nigdy jeszcze tak nie było, bo zawsze panowała opinia, że wrogiem numer jeden rolnika to jest myśliwy, a wrogiem numer jeden myśliwego to jest rolnik. Nic bardziej błędnego. Mamy dzisiaj wspaniałych rolników, mamy dzisiaj wspaniałych myśliwych. Wystarczy tylko wyeliminować patologię z Nowego Światu, cały zarząd, ludzi, którzy upaprani są w różnego rodzaju brudne interesy, którzy rozkradali szeroko rozumianą gospodarkę łowiecką przez ostatnie lata, i zaprowadzić daleko idącą reformę. Dzisiaj to przedstawiliśmy ministrowi środowiska. Ja znam ministra środowiska ponad 20 lat i proszę mi uwierzyć, że nie dowierzałem. Nie dowierzałem własnym oczom i uszom, kiedy dowiedziałem się, że po odwołaniu Blocha, o co tak walczyliśmy przez lata, zostaje powołany jego najbliższy współpracownik, który o wszystkim wiedział, o wszystkich patologiach, nieprawidłowościach na stanowisku łowczego krajowego. Już wtedy wiedziałem, że przede wszystkim ASF nie będzie zwalczony, a patologia w Polskim Związku Łowieckim i w gospodarce jeszcze się poszerzy. Jak się okazało, minęło kilka miesięcy, z 2000 ognisk u dzików, jeżeli chodzi o ASF, mamy dzisiaj 3300. Dzisiaj nowy łowczy krajowy nie zajmuje się niczym innym, na przykład jak zwalczanie ASF-u, tylko podawaniem do sądu Sławomira Izdebskiego po raz kolejny, mimo to, że dopiero jedną sprawę przegrał. I to bardzo ciekawe, że wyrok, który zapadł przeciwko mnie, a który miał mnie oskarżyć za to, skazać za to, że oskarżyłem Polski Związek Łowiecki o łamanie prawa, o nadużycia finansowe, o malwersacje finansowe, to dzisiaj oświadczam Państwu, że w 95% sąd powszechny przyznał mi rację. Więc co ja muszę tutaj udowadniać? Chyba już nic. I dzisiaj, Szanowni Państwo, pierwszy sukces mamy za sobą. Otóż powstała nowa Rada Naczelna, w której skład na 49 radnych weszło tylko 11 radnych ze starego układu, a resztę to są nowi ludzie. Nowa perspektywa, nowe rozdanie, a przede wszystkim nowy prezes Rady Naczelnej, który nie jest uwikłany w żadne interesy i który jako pierwszy od niepamiętnych czasów spotkał się z nami i mówi: rolnicy, macie rację, tą patologię trzeba zburzyć, tą patologię trzeba zniszczyć i zacząć od nowa, daleko idąca reforma gospodarki łowieckiej. I drodzy Państwo, już na 28 grudnia jest organizowane spotkanie z łowczymi okręgowymi, natomiast wniosek i mój, i rolniczego OPZZ-u, i tutaj myśliwych, myślę, że z całego kraju, jest jeden. Natychmiastowe odwołanie pana Jednocha z funkcji łowczego krajowego, usunięcie całego zarządu, rozpisanie natychmiastowych odstrzałów sanitarnych, a nie w taki sposób jak do tej pory, tylko ma to się odbyć w przeciągu 1 miesiąca. Komu się nie podoba takie rozwiązanie, kto nie chce pomóc rolnikom, natychmiast będą wypowiadane umowy na wydzierżawianie obwodów łowieckich, wchodzą następni i porządek musi być zaprowadzony. Także dzisiaj zrobiliśmy już ten kolejny krok i mam nadzieję, że zarówno minister rolnictwa, jak i minister środowiska, chociaż co do ministra rolnictwa, to absolutnie jestem przekonany w 100%, że jest po naszej stronie, jeżeli chodzi o kwestię odwołania i daleko idących zmian kadrowych, dlatego że, jak zauważyliście Państwo, wszystkie protesty, które dotyczą w zasadzie tego, czym zajmuje się minister środowiska, są scedowane na ministra rolnictwa. Ja się nie dziwię, bo protestują rolnicy. Więc dzisiaj dobrze się stało, że akurat to spotkanie odbyło się w resorcie środowiska. Oczywiście miało ono być przerzucone na inne tory, zatuszowanie problemu, ale my jako rolnicy, jako związkowcy po prostu nie daliśmy się, przedstawiliśmy swoje problemy i sytuacja jest jednoznaczna. Dzisiaj minister środowiska dokładnie wie, że jeżeli do końca roku nie zapadnie ostateczna decyzja dotycząca automatycznej i natychmiastowego odwołania Piotra Jednocha,
to na początku przyszłego roku ogłaszamy mobilizację i być może, że jeszcze w styczniu powstanie Zielone Miasteczko na wzór tego, które było kiedyś, ale tutaj przed resortem środowiska albo być może nawet na Nowogrodzkiej. Rolnicy tego po prostu nie wytrzymają. Ponad 3000 gospodarstw na samym Podlasiu zostało zlikwidowanych. Szanowni Państwo, to są gospodarstwa, które produkowały 50, 60, 70 sztuk świń, które produkowały zdrową żywność, zdrową wieprzowinę, gdzie Państwo, wy też chcielibyście dzisiaj pojechać na wieś i kupić sobie tego zdrowego prosiaka, a nie możecie tego zrobić, bo te gospodarstwa zostały zlikwidowane. Zamiast likwidować wektora choroby, jakim jest dzik, no to cwaniacy ze Związku Łowieckiego robili wszystko, żeby te odstrzały nie były dokonywane, bo oni mają w tym swój prywatny interes i bardzo często mówią, że jakiś zdebski doprowadzi do odstrzału dzików, to co my na drugi rok będziemy robić? A co ten rolnik na drugi rok będzie robił, któremu świnie wszystkie wybite, któremu nie wypłacono odszkodowań, które mu się należą, gdzie dzisiaj wygrywamy sprawy w sądach. Czy my nie mamy czym się zająć, tylko chodzić po sądach i pozywać kolejne koła łowieckie? Nie. Dzisiaj żądanie jest proste. Jeżeli którekolwiek koło nie wypłaciło rolnikowi odszkodowania, Zarząd Polskiego Związku Łowieckiego ma czas do końca stycznia, żeby te odszkodowania wypłacić. I nikt nikomu łaski nie robi. Zwierzyna jest własnością Skarbu Państwa, a Polski Związek Łowiecki sobie tą zwierzynę zawłaszcza, nie dzieli się z Państwem przychodami z tego tytułu i jeszcze rolnik karmi im tą zwierzynę. No przepraszam bardzo, no ja jeżeli chcę zarobić na tuczniku, to muszę kupić prosie, muszę kupić paszę, lekarstwa i żeby zostało jeszcze jakieś 20 czy 30 zł. A oni mają takie swoiste Eldorado i nikt do tej pory na to nie zwracał uwagi. Z tym po prostu skończymy. Do końca roku albo decyzje jednoznaczne, albo w styczniu daleko idące protesty.